Dzień dobry, witajcie, tu Paulita. Już jestem w swojej kuchni, aczkolwiek odczuwam skutki tego remontu, bo niestety się podziębiłam. No i nie patrząc długo, wykorzystam Thermomix do przygotowania sobie mikstury, tak zwana antygrypin. Bardzo dużo przepisów możecie znaleźć na przepisowni. Tam są różne kombinacje tego. Ja dzisiaj wykorzystam tak, cytrynę, pomarańcz, grejpfrut, czosnek, dwa ząbki i kawałek imbiru. Do tego miód i kurkuma. I słuchajcie, wrzucamy wszystko do naczynia, już bo mi się tu poprzestawiało. Jedna pomarańcza. Powiem Wam tak, dobrze jest to wszystko wrzucić z pestkami, ponieważ w grejpfrutowe pestki mają naprawdę dużo właściwości. Ja niestety część wyjęłam, ponieważ później mikstury z tymi pestkami są jednak trochę gorzkie. Więc tak, wrzucamy wszystko. Łyżeczka kurkumy. Słuchajcie, możecie naprawdę o tych wszystkich właściwościach dużo jest opisane w internecie, więc taki miks, taka mieszanka to jest naprawdę. I dwie łyżki miodu. Ja tu dostałam miodzik od takiego zaprzyjaźnionego pana. Nie spycha. No i co do tego, możemy najpierw to zmiksować. Obrot 10 sekund tak naprawdę potrzebne jest. Obroty 10, no to lecimy. Ok, zaraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. No. No jest tu, papka się zrobiła niesamowita, nie wiem czy to będzie widać. No są owoce zmielone, miąższ po prostu. Ale teraz, żeby to była mikstura do picia, to przeskakujemy na waga i wlewamy jeszcze 500 gram wody. Czyli pół litra. Zaraz. Muszę się skupić, teraz o, 505, no proszę Państwa, jak na mnie to jest po prostu idealnie. No i co? Jeszcze na chwileczkę ustawimy obroty, ale to może być samo mieszanie, nie wiem, obroty 4, nie wiem, 10 sekund maksymalnie. No i gotowe. Słuchajcie, mikstura nasza jest gotowa. Jeżeli ktoś nie lubi czosnku albo dzieciom, no to czosnku możemy nie dawać albo po prostu dać nawet jeden ząbek. No i co? Wychodzi z tego naprawdę duży dzbanek. To jest taki, jeżeli chcecie bardziej zmiksować, no to możecie bardziej, no ale nie wiem, czy jest taka potrzeba. Ja próbuję. Powiem Wam tak. Zapach imbiru czuć, ale w smaku go nie czuć. Jest przewaga grejpfruta. Można na przykład wtedy dodać więcej miodu sobie, można dodać więcej pomarańczy i wtedy ten smak będzie super. Słuchajcie, na takie przeziębienia właśnie mnie strasznie boli gardło. Naprawdę polecam, bo to jest mega bomba witamin, wszystkich takich potrzebnych na tą porę roku składników odżywczych. Także róbcie naturalne składniki, omijajcie apteki, róbcie sobie leki. Pozdrawiam Was. I przesyłam buziaki i dużo, dużo zdrówka. Na zdrowie!